Jak przygotować własną kostkę bulionową? Czy wiedzieliście, że dopuszczalne dzienne spożycie soli dla dorosłego człowieka to 5 gramów? Czyli dokładnie jedna płaska łyżeczka? Podczas gdy dla dzieci i młodzieży nie powinno przekraczać 3,75 grama. Dokładnie 3/4 łyżeczki. Polacy spożywają rocznie zdecydowanie za dużo soli, która zawiera sód, szkodliwy w nadmiarze dla naszego zdrowia. Dobowo to 11 gramów. Czyli aż o 120% więcej niż dopuszczalne dzienne spożycie. Warto pamiętać, że nadmiar soli nie sprzyja naszemu zdrowiu. Sól kryje się nawet tam, gdzie się jej nie spodziewamy. A czy wiedzieliście, że popularna kostka bulionowa to aż 2,4 grama soli? Gotowe kostki bulionowe zawierają wiele składników będących źródłem sodu. Ale możesz temu zaradzić i zacząć robić własne kostki pełne smaku. Produkty domowe i kupione różnią się od siebie bowiem wartością odżywczą. Oto kilka podpowiedzi, jak przygotować idealną kostkę bulionową. Nie zapominając o świeżych warzywach, garści dobranych przypraw i przede wszystkim ze świadomością, co ląduje na talerzu. A teraz podążaj za instrukcją. I gotowe! Smaczny i przede wszystkim zdrowy dodatek do gotowania na wyciągnięcie ręki. Zrób pełną smaku domową kostkę bulionową.